choć tematem dzisiejszego spotkania miały być i będą przejawy zniewolenia Polaków, zdrady, odchodzenia od polskości pod wpływem doświadczeń zaborów, utraty niepodległości w końcu XVIII wieku i próby odzyskiwania tej niepodległości. Można tak powiedzieć, upadanie, powstawanie, zmęczenie i powstawanie znowu. Taka jest nasza historia, nie tylko w wieku XIX, tym długim wieku XIX, rozpoczynającym się rozbiorami, a kończącym odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Widzimy, że taka jest nasza historia nadal. Może taka jest historia ludzka po prostu, nie tylko jakaś specyficznie krzywa, jak to niektórzy próbują przedstawić, polska historia. Ale zanim przejdę do XIX wieku, pozwolę sobie nawiązać do wydarzeń najbardziej współczesnych, właśnie do tego procesu wymazywania. Tak się składa, że wśród rocznic, które obchodzimy, są też rocznice radosne, nie tylko bolesne, nie tylko te związane z martyrologią narodową, ze zniewoleniem. Ale czy ktoś z Państwa słyszał o jakichś obchodach, o jakimś upamiętnieniu wydarzenia, które no akurat nie było okrągłej rocznicy, ale może warto też przypomnieć 18 lutego, czyli ledwie dwa dni temu, minęła rocznica urodzin wymienionej przeze mnie w modlitwie w pierwszej kolejności królowej Jadwigi. I zarazem rocznica, 12 lat późniejsza, rocznica jej ślubu, jej małżeństwa z Jogajłą, który na chrzcie otrzymał imię Władysław i spolszczenie popularnie używane do dzisiaj swojego nazwiska na Jagiełło. Początek Unii, Wielkiej Unii, która trwała 410 lat i przerwały ją dopiero rozbiory w 1795 roku, najdłużej trwającej Unii w historii Europy, Unii, która tworzyła europejską część wschodu na naszym kontynencie. Myślę, że szkoda, że nie pamiętamy o tej rocznicy. Przypominam o niej także w intencji upomnienia się o dwie rocznice, które będziemy obchodzili w najbliższym czasie, czy nawet trzy. Jedna jeszcze w tym roku, związana właśnie z królową Jadwigą, choć właśnie dopiero się urodziła, kiedy to wydarzenie, o którym teraz mówię, miało miejsce w roku 1374, 17 września. To nie ten straszny 17 września 39, tylko niezwykły 17 września 1374. Wydanie przywileju koszyckiego przez króla Ludwika Węgierskiego, ojca szczęśliwie urodzonej trzeciej już córki Jadwigi, który starał się tym przywilejem zapewnić wybór swojej córki, czy kontynuację swojej linii dopiero co rozpoczętej na tronie w Krakowie, na tronie polskim, linii andegaweńskiej jako królów Polski. Dlaczego warto przypominać do tego, wracać do tego przywileju? Dzisiaj próbuje nam się wmawiać, że to, co wiąże się z przywilejami, z szlachtą, jest czymś złym, jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić. Tak mówi tak zwana nowa historia ludowa, neomarksistowski, bardzo silny nurt, przechodzący także w kulturę popularną. O tym też jeszcze będzie okazja wspomnieć przy okazji Kościuszki, o którym też będę parę słów dzisiaj mówił. I filmu, który o Kościuszce, a raczej o takiej karykatury, która powstała na ten temat. Otóż to, co było zasadniczo ważnego w przywileju koszyckim i dlaczego warto 17 września tego roku, bo będzie mijała dokładnie 650. rocznica tego wydarzenia. Tak jak minęła, powiedziałem nieokrągła, jednak to okrągła rocznica urodzin Jadwigi, również 650. minęła dwa dni temu. Otóż przywilej koszycki ustanowił prawnie coś, co można nazwać kulturą wolności w Rzeczpospolitej. Owszem, tylko dla jednego stanu, ale bardzo licznego, stanu szlacheckiego. Kulturę wolności, która polega na połączeniu dwóch elementów. Tego, co musimy wobec państwa i tego,
czego państwo jako wspólnota polityczna od nas wymaga, jeżeli chcemy być ludźmi wolnymi. To była bardzo prosta umowa. Musimy zapłacić podatek, minimalny, płaski podatek, 2 grosze złana, i państwo ma prawo od każdego wolnego człowieka tego wymagać. Jeśli państwo chce podnieść podatki, musi pytać obywateli o zgodę. Może wymagać tylko tego podstawowego podatku. A więc jeśli mamy być bardziej obciążeni na rzecz państwa, to już jest nasza decyzja, ale pewne minimum nas obowiązuje. Niektórzy protestują przeciwko temu, libertarianie mówią, że żadnych podatków, żadnego państwa. Ale ten układ w Koszycach zawarty mówił o tym, że tak minimalne ustanowienie tego, co nas obowiązuje wobec państwa, wiąże się z obowiązkiem innym, który musimy ponieść. Ta wolność, ten przywilej, że obowiązuje nas tylko taki minimalny podatek i nic więcej ponadto, jest obwarowana tym, że mamy obowiązek bronić Polski. Stawać zbrojnie w jej obronie. Oczywiście wtedy, w XIV wieku, rozumiano to jak najbardziej literalnie. Z mieczem w ręku, na koniu czy pieszo. I do czasów Ognia, Kurasia, nadal ten obowiązek tak był rozumiany. Z bronią w ręku trzeba bronić Polski, kiedy jest zagrożona. Kto broni Polski, ten ma prawo być jej obywatelem. Kto nie broni Polski, kto pluje na nią, ten nie ma prawa do uczestnictwa w tej wspólnocie, nie ma prawa do tej wolności, do tego przywileju bycia Polakiem. Dlatego tak ważne jest przypomnienie przywileju Koszyckiego, który w jakimś momencie stał się spoiwem kultury politycznej Polaków, także chłopów, którzy zostali nią objęci. Późno, ale w XX wieku wchodzą do tej wspólnoty i bronią. No, początek daje oczywiście w jakiejś mierze jeden z symbolicznych początków, Kościuszko w 1794 roku. A więc to jedna rocznica, którą chcę przypomnieć. Druga rocznica to właściwie 2 rocznice, które zbiegają się w kwietniu przyszłego roku. Niezwykle ważne i okrągłe rocznice. 1000-lecie niepodległości Polski i 500-lecie hołdu pruskiego. Symbolem niepodległości jest koronacja królewska. W kwietniu roku 1025 Bolesław Chrobry został koronowany na króla. Wtedy stał się suwerennym władcą. Polska stała się w pełni suwerennym państwem. Bardzo jestem ciekaw programu przygotowań dzisiejszego państwa do obchodów 1000-lecia niepodległości. Ale zaraz będzie komentarz do tego. 2. rocznica też ważna. Hołd pruski to również symbol suwerenności wzmocnionej niejako, szczególnym miejscem w Europie, jakie uzyskała Polska poprzez Unię z Litwą, poprzez swój mocarstwowy status, poprzez swoje niepodporządkowane, ale równoprawne stanowisko wobec Rzeszy, która istnieje obok Rzeszy Niemieckiej i której ten najbardziej agresywny, wysunięty przeciwko Słowiańszczyźnie, przeciwko Polsce, przeciwko Litwie człon, zakon krzyżacki, złożył hołd koronie polskiej. 2 ważne wydarzenia. Czy będą jakoś obchodzone, przypominane? I tu pozwolę sobie przeczytać państwu fragmenty. Być może część z państwa słyszała o tym, być może część z państwa czytała, ale pozwolę sobie dłuższe, znaczy krótkie fragmenty, ale składające się na długą, niemal pełną listę, przeczytać, ponieważ w całości właśnie, w pewnej konsekwencji i spójności robi ta lista piorunujące wrażenie. To są zmiany, które wprowadza Ministerstwo Edukacji do podstawy programowej historii. Wczoraj o 15 upłynął 6-dniowy w istocie termin składania poprawek do tego projektu, który już stał się de facto obowiązującą wytyczną zmian, które wejdą do polskich szkół. Posłuchajcie państwo. Przy zapisie uczeń charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów. Usunięto przykłady Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbe. Przy zapisie przedstawia i omawia działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec tragedii zagłady Żydów. Usunięto jego dalszą część, cytuję,
z uwzględnieniem misji Jana Karskiego i roli Żegoty. Z listy osób i wydarzeń, o których uczeń pierwszych lat nauczania historii, 4 do 6 klasa, powinien umieć opowiedzieć, usunięto Zawiszę Czarnego, Zwycięstwo Grunwaldzkie, Przeora Kordeckiego, Hetmana Czarnieckiego, Danutę Siedzikównę, Inkę. Z tematu Polska w okresie wczesnopiastowskim wykreślono, cytuję, dokonania Bolesława Krzywoustego i, cytuję, konflikt z cesarstwem niemieckim. Nie było żadnych konfliktów, nie było Bolesława Krzywoustego. Z tematu Polska w okresie rozbicia dzielnicowego wykreślono obowiązek, cytuję, umieszczenia w czasie wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi. Nie było żadnej wojny z krzyżakami, krzyżacy nie stanowili żadnego, po prostu nie było tego problemu. Jak również wykreślono obowiązek wspomnienia o, cytuję, roli władców piastowskich ze szczególnym uwzględnieniem Władysława Łokietka oraz Kościoła w procesie zjednoczenia. Nie było Łokietka, nie było Kościoła przy zjednoczeniu ponownym Polski w XIV wieku. Dla wspomnianych tutaj czasów Ludwika Węgierskiego i Jadwigi, jego córki, wykreślono z niezwykłą czujnością cenzorską, cytuję, związki Polski z Węgrami. Nie było związków Polski z Węgrami w XIV wieku. Dla wieku XVI usunięto, cytuję, charakterystykę polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych. Koniec. O co chodzi? Oczywiście nie było hołdu pruskiego. Nie było czegoś takiego. Dalej. Rzeczpospolita obojga narodów w pierwszej połowie XVIII wieku. Taki temat. Wykreślono z niego. Uczeń charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego. Usunięto również. Omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty. Nie, w XVIII wieku nie było żadnych polskich projektów reform i nie było żadnego postępu. Polska to jest zacofanie, to jest oczywiste. Z tematu powstania Stanów Zjednoczonych wykreślono, cytuję, przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nie było Kościuszki, nie było Pułaskiego. Znaczy są ich pomniki jeszcze w Stanach, jeszcze ich nie zdemontowano. W pół drogi między Białym Domem a Kongresem wspaniały konny pomnik Pułaskiego i przed Białym Domem pomnik Kościuszki. Trzeba je zdemontować. Myślę, że to niedługo może nastąpi. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Usunięto zapis. Charakteryzuje cele i konsekwencje Konfederacji Barskiej. No, oczywiście Konfederacji Barskiej nie mogło być. Epoka napoleońska. Usunięto, cytuję, opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię. Wykreślono również, cytuję, opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium. Ziemie polskie w latach 1815-48. Usunięto, cytuję, wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim. A więc... O co tutaj chodzi? Nie było rozbiorów, nie było podziału tego państwa, no bo o to chodzi w tym cytacie, prawda? Wskazać na mapie podział polityczny ziem polskich. No, że byli jacyś rozbiorcy. Nie było żadnych rozbiorców, nie było rozbioru. Przy dziale Powstanie Styczniowe w punkcie dokonuje charakterystyki działań powstańczych, usunięto jego dalszą część, cytuję, z uwzględnieniem, jeśli to możliwe, przebiegu powstania w swoim regionie. O co tu chodzi? O to, że jeżeli pojawia się jakaś wzmianka o powstaniu, to ono nie miało nic wspólnego z tobą. Powstanie styczniowe gdzieś w Sandomierskiem, czy na Podlasiu, czy na Kurpiach, nie ma śladów, nie ma żadnego związku między uczniem, jego rodziną, jego tradycją, a tym, że kiedyś walczono na tej ziemi o niepodległość Polski. Myślę, że to będzie też z Warszawą, z Powstaniem Warszawskim. Nie ma żadnego związku między Warszawą a Powstaniem Warszawskim. Taki obowiązek będzie zapewne w następnym rozporządzeniu wprowadzony. Ale wróćmy do tego rozporządzenia. Sprawa polska w czasie I wojny światowej oraz Europa i świat po I wojnie światowej. Usunięto z tego działu, cytuję, omawia umiędzynarodowienie sprawy polskiej, akt 5 listopada, rolę Stanów Zjednoczonych. No, nie ma tego w drodze do niepodległości Polski.
Usunięto również, to jest ciekawe, informacje na temat traktatów Locarno i włoski faszyzm. Dlaczego? Od razu Państwu wyjaśniam. Locarno to był układ z 1925 roku, w którym państwa zachodnie zgodziły się na układ z Niemcami weimarskimi, w którym uznano nienaruszalność granic zachodnich, czyli granicy Niemiec z Francją i Belgią, i naruszalność granic wschodnich Niemiec. Czyli de facto państwa zachodnie otworzyły możliwość agresji czy rewizji granic, może tak powiedzmy ostrożniej, Niemiec z Polską i Czechosłowacją. A dlaczego nie ma włoskiego faszyzmu? No tu odpowiedź jest banalna. Bo tylko w Polsce był faszyzm. W Polsce się faszyzm narodził. Mussolini tu nie ma znaczenia. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku. Agresja Niemiec i Związku Sowieckiego. Wykreślono w tym temacie, cytuję, podaję przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, na przykład obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i Wizną, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem. Trzeba zapomnieć, nie było tego. Nie ma tego. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką. Usunięto. Wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego. Przepraszam, wprowadzono. Wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego zamiast rzezi wołyńskiej na Kresach. Już nawet nie ma mowy o ludobójstwie, ale nie było nawet rzezi. Był konflikt polsko-ukraiński. Świat po II wojnie światowej. Usunięto. Cytuję. Omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 56 i w Czechosłowacji w 68. Nie było żadnego antykomunistycznego powstania na Węgrzech w 56, ani nie było praskiej wiosny w 68. Ten komunizm musiał być wyjątkowo dobry, skoro nie było 56 roku na Węgrzech, ani 68 w Czechosłowacji. Naprawdę ta czujność w obronie dobrego imienia komunizmu jest zastanawiająca. W dziale Stalinizm w Polsce i jego skutki oraz następnym dziale Polska w latach 57-81 wykreślono, cytuję, omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki. Nie było żadnego terroru stalinowskiego. Notabene natrafiłem na stronie Gazety Wyborczej informację, że właśnie ukazał się tam duży artykuł w niedzielnym wydaniu chyba z zeszłego tygodnia, znaczy sobotnio-niedzielnym, o tym, jakim fajnym chłopem, przepraszam, bo to w takiej konwencji, był towarzysz Tomasz, czyli Bierut. Bo ten kochał kobiety, bardzo dużo kobiet kochał i przyjmował u siebie. Swoją drogą feministki jakoś się nie burzą na ten obraz, no jednak takiego powiedziałbym stalinowskiego macho, który zaliczał kochanki jedną za drugą. Ale akurat towarzysz Tomasz, czyli Bierut, z czego będzie słynął? No z tego, że miał wiele kobiet. To jest jedyny powód jego obecności w naszej pamięci. Bo w szkole już się dzieci nie dowiedzą o tym, że był jakiś stalinowski terror w Polsce. Usunięto również dla tego okresu późniejszego, 57-81, cytuję, przedstawia rolę Jana Pawła II i ocenia jego wpływ na przemiany społeczne i polityczne. Nie ma, nie było Jana Pawła II w 78, 9, 80. Nie było. Ciekawe, że w dziale Miejsce Polski w świecie współczesnym usunięto nawet, cytuję, przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskania suwerenności przez Polskę. Koniec cytatu. Nie wiadomo, czy należy to rozumieć w ten sposób, że Układ Warszawski nadal obowiązuje, czy raczej chodzi o to, że nie należy w żadnym miejscu wspominać pojęcia suwerenność Polski, niepodległość Polski. Wiem, że jak Państwo to słyszycie, to możecie albo czuć się znudzeni, bo to no jakby wiecie Państwo zapewne, w jakim kierunku te zmiany zmierzają. Więc przepraszam, jeśli znudziłem, ale wydaje mi się, że to połączenie, albo możecie Państwo nie dowierzać, ale to można sprawdzić na stronie MEN, gdzie to jest ten dokument pokazany, są skreślenia, są innymi kolorami zaznaczone usunięcia.
Kiedy się to przeczyta razem, to widać w tym niezwykłą spójność i konsekwencję. Bo oderwany jeden, media skupiły uwagę głównie na rzezi wołyńskiej usuniętej z zastąpieniem jej konfliktem polsko-ukraińskim. To jest ważna sprawa, ale ona tworzy część całości. A istotą całości jest wykreślenie pamięci o niepodległości Polski, o tym, że bywali w historii przeciwnicy zewnętrzni tej niepodległości, że bywali zdrajcy wewnętrzni, którzy tę niepodległość sprzedawali i że byli bohaterowie, którzy tej niepodległości bronili. To jest właśnie temat naszego cyklu wykładów. Oczywiście dodatkowo może warto wspomnieć, że zmiany w zakresie lektur obowiązkowych też są ważne. W tym pierwszym zestawie dla klas nauczania w szkole podstawowej usunięto jakże charakterystycznie Władysława Bełzę, wiersz Kto ty jesteś, Polak mały, i Zbigniewa Herberta. W klasach wyższych wykreślone zostały Kronika Gala, Pamiętniki Paska, Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, Wybór sielanek i pieśni religijnych, chodzi o kolędę Bóg się rodzi, jej nie może być, Konrad Wallenrod, Mickiewicza, Nieboska komedia Krasińskiego, Rozdziobiona skruki wrony Żeromskiego, Chłopi Rejmonta, Nowakowskiego, Raport o stanie wojennym, Droga donikąd Mackiewicza. To jest oczywiście fragment nieco dłuższej listy likwidacji. Ta droga donikąd, powiedziałbym, jest w tym wymazywaniu wyraźnie wytyczona. Myślę, że właśnie stąd wynika, z tego przytoczenia, przypomnienia tego, do czego zmierzają działania obecnego rządu, wynika obowiązek przemyślenia tego, co my możemy zrobić, jak możemy przeciwdziałać temu zjawisku, którego obserwujemy dopiero bardzo nieśmiałe pierwsze akordy. To sobie uświadommy, że ten rząd istnieje dopiero 3 miesiące. Poprzednia, rzeczywiście daleko idąca reforma, jak ją nazywano, likwidująca w dużej mierze nauczanie historii w gimnazjach i liceach, z roku 2012, przypomnę, została dokonana po 5 latach rządów Platformy. A tu już po 3 miesiącach mamy coś, co jest na razie takim preludium. A co jest celem? Znaczy pójdzie za tym na pewno za pół roku, za rok zmiana radykalna. Jaki jest jej cel? Już wiemy, ponieważ w Parlamencie Europejskim otwarto, jak to się nazywa tym językiem nowomowy eurokratycznej, europejską przestrzeń edukacji. Teraz nasze nauczanie historii musi wpisać się historii polskiego w europejską przestrzeń edukacji. Więc zrozumiałe, że nie może tam być wspomnienia Grunwaldu, Maksymiliana Kolbe, nie może tam być tego wszystkiego, co zostało właśnie wyrzucone. Ale nie może być wielu innych rzeczy, a w dodatku będą musiały być te rzeczy, o których nie mówiłem. Bo na razie jest mowa tylko o wyrzucaniu. Ale przecież będą wprowadzone inne treści. Nie będę rozwijał tego wątku, bo nie chcę mówić o rzeczach, które jeszcze się nie zmaterializowały, ale wskazuje kierunek tych zmian, które wydają się najbardziej prawdopodobne i spójne z systemem zapowiedzianym już przez ową, no powiedziałbym, rewolucję w zakresie podstawy programowej. Niektórzy zresztą mówią, podstawa programowa, nic takiego ważnego, nauczyciele przecież mają pewne minimum swobody, mogą korzystać z niej, z różnych podręczników. Otóż podstawa programowa ma zasadnicze znaczenie, bo nawet jeżeli teraz są jeszcze dostępne podręczniki, te starsze, nie tylko te z okresu, powiedziałbym, rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale te jeszcze starsze, gdzie no jednak mimo wszystko była mowa o tych rzeczach, które tu zostały skasowane. Ale podstawa programowa wytycza kierunek, zgodnie z którym już teraz pisze się nowe podręczniki, te, które będą już gotowe dla klasy, która zacznie swoją edukację 1 września roku 2024 i w następnych latach. I one będą już napisane zgodnie z tym schematem. Dlaczego? Bo wydawcy chcą zarobić. A
żeby zarobić, muszą uzyskać akceptację Ministerstwa Edukacji. A ministerstwo zgodnie z formularzem sprawdza w pierwszej kolejności zgodność podręcznika z podstawą programową. Nie zgadza się, to nawet podręcznik nie idzie do recenzji. Po prostu jest wyrzucany do kosza w ministerstwie. To jest kierunek zmian. Za chwilę będę mówił z nieco innej perspektywy o tym, co zostało właśnie wyrzucone, a co miało miejsce w historii Polski końca wieku XVIII i pierwszych kilkudziesięciu lat wieku XIX. O problemie utraty niepodległości jako zasadniczym problemie dla tych, którzy czuli się Polakami, i problemie odzyskiwania, walki o tę niepodległość, którą ci, którzy czuli się Polakami, na różne sposoby podejmowali w tamtym czasie. To właśnie ma zniknąć i to trzeba przypominać. Ale od razu jakby już ostatnia rzecz, zanim zacznę krótko oczywiście przedstawiać ten temat, od razu taki apel do Państwa, który pozwalam sobie powtórzyć za moją wizytą, która przed chwilą miała miejsce u Państwa Brylów, Małgorzaty i Ernesta Brylów, i pani Małgorzata Bryl w reakcji właśnie na te doniesienia, które nas bombardują z rozmaitych mediów, powiedziała, że konieczne jest zorganizowanie na nowo, na zupełnie nową, szerszą niż do tej pory próbowaliśmy na rozmaite nieśmiałe sposoby. Jan Pietrzak organizował coś takiego kilka lat temu, znaczy przed 2014 rokiem, ale teraz potrzebny jest cały system równoległej edukacji, historii i polskiego na pewno. Zupełnie równoległej edukacji. Musimy to zbudować. Nie tylko domowe nauczanie, bo nie każdy ma to szczęście, że ma rodziców, którzy mogą mu przekazać pewną wiedzę, wychowanie patriotyczne, ale musimy stworzyć system edukacji, przygotować lekcje całe. To jest apel do ludzi takich jak ja oczywiście, ale do wszystkich z Państwa. Mówię do takich jak ja, czyli do historyków, do polonistów, do tych, którym zależy na tym, żeby Polska była także wśród innych narodów Europy. Musimy pomyśleć nad tym, a później szybko zabrać się do pracy, jak zorganizować ten system równoległego nauczania. Bo nie mam złudzeń. Jestem przekonany, że te zmiany, które teraz zaczynają być wprowadzane, będą kontynuowane. Raczej nie spodziewam się, obym się mylił, że ten system runie bardzo szybko. Życzę, żeby jak najszybciej runął, ale nie spodziewam się, żeby to się stało w najbliższych miesiącach, czy nawet w najbliższych kilku latach. Obym się pomylił, bardzo bym chciał się mylić. Jeśli zatem należy liczyć się z nieco dłuższym trwaniem i rozwijaniem tego systemu wymazywania naszej pamięci, musimy zdobyć się na maksymalny wysiłek, żeby tę pamięć utrwalać i przekazywać. Jak to robić? To bardzo trudne. Oczywiście trudne, bo zmienia się cywilizacyjnie świat, pogłębia się przepaść cywilizacyjna między nami, starszym pokoleniem, a młodszym pokoleniem, które żyje w świecie fantazy, w świecie gier komputerowych, w świecie, który pozwala skutecznie odizolować od rzeczywistości, czasem dolegliwej, przynajmniej na pewien czas, do pewnego momentu, ale musimy potrafić znaleźć drogi dojścia do tego młodszego pokolenia, do jego emocji, do jego wyobraźni. To jest trudne zadanie. Nie wiem, czy każdy z nas potrafi mu podołać. Nie jestem pewien, czy ja mu potrafię podołać, ale myślę, że to jest w pewnym sensie najważniejsze zadanie, jakie przed nami stoi. Jak można to robić? Myślę, że jednym z kierunków, który wydaje mi się dawać pewne szanse, jest odwołanie do poczucia wolności i elementarnych możliwości materialnych. Tych dwóch elementów.
Ten drugi element to oczywiście nie jest przedmiot mojej refleksji głębokiej, bo nie jestem tutaj rzecz jasna żadnym znawcą. Wiąże się wyraźnie ze sporem wokół CPK. Myślę, że już do dużej części ludzi, nawet tych, którzy głosowali na koalicję, która okazała się ostatecznie szybko koalicją 13 grudnia, nie zakładało, że ta koalicja będzie prowadziła do gospodarczego uwstecznienia Polski i cofnięcia jej rozwoju materialnego. I zapewne oburzą się teraz, jeśli są tacy, którzy by słuchali moich słów, a byli zwolennikami tej koalicji, że przecież nic podobnego, nasz rozwój dopiero się zaczyna po latach zastoju i zniszczenia, które spowodował PiS. Ale widać, że to nie zupełnie dociera nawet do tych ludzi, którzy na PiS bynajmniej nie głosowali. Tylko chcieliby, żeby w Polsce było duże nowoczesne lotnisko na skalę europejską, żeby pojawiły się nowe połączenia kolejowe, żeby tworzyła się ta infrastruktura, która zatrudni wiele tysięcy osób, która da szansę dalszego rozwoju nie tylko Polsce abstrakcyjnej, ale dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy nie znajdą zatrudnienia w Polsce rezygnującej z takich inicjatyw. Więc myślę, że tu jest szansa, że jakaś część ludzi młodszych zrozumie, że warto bronić interesów Polski. Drugi element wiąże się z poczuciem wolności. To zrozumiałe, że sprawujący władzę, niezależnie od tego, jaka to jest partia, mają trudność z przekonaniem młodych ludzi, że po dłuższym, zwłaszcza okresie sprawowania tej władzy, to władza reprezentuje wolność. Nie, każda władza się nudzi. Oczywiście władza, która ma w swoim ręku 95% mediów, tak jak obecna władza, może to poczucie znudzenia zagłuszyć, może rzeczywistość zagłuszać długo, ale myślę, że do jakichś granic, do pewnych granic. Kiedy one się ujawnią, zobaczymy. Pewnie niedługo. Powinniśmy robić wszystko, żeby przypominać ludziom dookoła nas o rzeczywistości, której nie da się jednak całkiem zagłuszyć medialnie. I wtedy będzie można zapytać, przepraszam, to jeżeli tyle elementów z programu nauczania zostaje wyrzuconych, to może powinniśmy uczyć się tego na zasadzie naucz się tego, co zostało zakazane. To jest teraz historia zakazana. Tego nie przeczytasz, nie dowiesz się w szkole. Nagle ten argument staje się być może jakąś szansą dla nas. Szansą także podsunięcia no właśnie wiedzy o Polsce, która nie jest Polską skarlałą, tylko do rozmiarów korytarza między Niemcami a Rosją, ale szuka swojego miejsca w Europie równoprawnego do innych w niej narodów. Myślę, że ta szansa pojawi się. I trzeba w ten bęben wolności, której ta władza będzie odbierała z każdym dniem coraz zuchwalej i coraz więcej. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Trzeba będzie do tego się odwoływać. W końcu, tłucząc głową w mur, ten mur przebijemy. Żeby pokazać różnicę między tą kulturą polityczną, którą symbolizował wspomniany przeze mnie przywilej koszycki i która miała swoje wady istotne, bardzo istotne, wady, w których były zarodki także kryzysu tego systemu po kilkuset latach. No nie wiem, mało który system polityczny może pochwalić się trwaniem bez kryzysów przez kilkaset lat. Ale ten kryzys przyszedł w przypadku Rzeczpospolitej, wiemy i opisuje to także już w szóstym tomie dziejów Polski, czyli już w drugiej połowie wieku XVII on się ujawnia.
ale to, co było najważniejsze w tym systemie, to właśnie odwołanie do poczucia obywatelskiej wolności. Wybieram, więc jestem wolny. Zgadzam się tylko na takie podatki, jakie są wyznaczone przez prawo fundamentalne, a reszta zależy od mojej wolnej znowu decyzji, jako wyborcy. I przede wszystkim jestem bezpieczny przed prześladowaniem ze strony państwa, przed ograniczeniem dostępu do wiedzy. Na marginesie dodam, że wczoraj dowiedziałem się, że nowa pani dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia zakazała dalszej emisji trwającego już 340 ponad odcinków cyklu Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia i zablokowała emisję 10 przygotowanych kolejnych odcinków. Słyszeliście państwo pojęcie pułkownik przez uskreską. Już są pułkowniki. To nie jest jedyny przykład, oczywiście wcale nie mówię tu o żadnej martyrologii czy jakichś moich kłopotach, bo ich nie odczuwam, ale odczuwam żal, że coś, co zostało zrobione, zostanie zmarnowane. Być może też jakaś część słuchaczy odczuwa żal, że nie spotka się ze swoją audycją, której słuchała. Ale decyzja zapadła, nie ma odwołania. Ja napisałem od razu wczoraj, jeszcze wieczorem, list do pani minister Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury, ponieważ ona była kiedyś wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Radia i wręczała nagrodę temu programowi lat temu, chyba 7 czy 6. A napisałem do niej dlatego, że do pani dyrektor, nowej dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia nie ma możliwości napisać, ponieważ link, który podaje strona Polskiego Radia, nie działa. No więc napisałem do jej zwierzchniczki z prośbą o podanie motywów tej decyzji, no bo zresztą gdzieś tu miałem zapisane notatkami, o tu mam. Sposób, w jaki teraz odwoływani są, no, przedstawiciele tej Polski nieuśmiechniętej, zastępowani przez uśmiechniętą Polskę. Szanowny panie profesorze, uprzejmie informuję, że na podstawie artykułu 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odwołuję pana ze składu Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, podpisano Sikorski. To jest oczywiście bez większego znaczenia, dodam na wszelki wypadek, bez żadnych także finansowych wynagrodzeń stanowisko. Chodzi mi o samą formułę. Minister informuje, nie dziękuję za lata funkcjonowania w tej Radzie, choćby zdawkowo, choćby, no, że tak powiem, frazesowo, ale zawsze do tej pory spotykało się coś takiego. Dziękuję za dotychczasową pracę. Nie ma ani słowa uzasadnienia także. Po prostu mogę, więc odwołuję. To jest istota działania, które jest zaprzeczeniem nie tylko dobrych obyczajów, ale jest zaprzeczeniem wolności właśnie. Bo w tym systemie, który został wprowadzony we wspólnocie szlacheckiej Rzeczpospolitej w XV wieku, nemo captivabimus nisi iure victum. Nikt nie będzie prześladowany, ja tu oczywiście nie porównuję tej sprawy, nie jestem w żaden sposób prześladowany, ale jeżeli podejmuje się jakiś krok o charakterze represyjnym, odwoławczym, to podaje się rację, argumentuje się to w jakikolwiek sposób. Może to być argument fałszywy, stworzony ad hoc, ale tu nie ma żadnych argumentów. Mogę, więc odwołuję. A za chwilę będzie mogę, więc wsadzam do więzienia. Widzieliśmy to zresztą już na dwóch przykładach. Mogę, więc wsadzam do więzienia. Dlaczego przypominam to wszystko? Dlaczego wciąż nie mogę przejść do tematu? Wybaczcie państwo, ale jest dużo spraw bieżących. Otóż dlatego, że moim zdaniem jedną ze ścieżek prowadzących do odnowienia kontaktu młodych ludzi z polską historią jest uświadomienie im tego, że podstawą tej historii jest wolność. Podstawą naszej wspólnoty jest wolność.
I kiedy ta wspólnota ulega kryzysowi, rozbiciu, przy pomocy czynników zewnętrznych, tych, o których nie wolno wspominać według nowej podstawy programowej, to, co jest zakazane w tej chwili w nauczaniu historii, a tak stało się w wieku XVIII, że to jednak trzy sąsiednie mocarstwa rozebrały Polskę, Polska nie rozebrała się sama, że tak powiem, czy Rzeczpospolita raczej, to nie tylko następuje rozbiór państwa, ale następuje zniszczenie, próba zniszczenia jednej kultury politycznej i zastąpienia jej drugą. Jaką? Posłuchajcie Państwo tego oto dokumentu. W 1797 roku, bo Rzeczpospolita, przypomnę, została ostatecznie wymazana z mapy, jak liczyli rozbiorcy ostatecznie, aktem rozbiorowym podpisanym w Petersburgu w styczniu 1797 roku, w którym padły słowa, iż Królestwo Polskie nie zostanie nigdy odbudowane. Imię Królestwa Polskiego nie będzie nigdy wznowione. To jakby sobie przysięgli trzej rozbiorcy, raczej ich posłowie i car, i przepraszam, car Paweł I, bo to już zmarła Katarzyna wtedy. I w tym samym roku, kiedy ten ostateczny akt rozbiorowy został podpisany w styczniu, trwały już konspiracje w walce o odzyskanie niepodległości. To warto sobie uświadomić, że nie ma przerwy. W tym samym roku te konspiracje przybierają postać przede wszystkim spisku ojca Faustyna Ciecierskiego, dominikanina w Wilnie, który zorganizował siatkę taką konspiracyjną, która chciała przygotować walkę powstańczą o niepodległość. Ojciec Ciecierski i ksiądz Ciecierski został schwytany i skazany na Sybir, na także piętno fizyczne. Otwiera tę długą listę buntowników z Wilna, którą zamyka dla czasu rozbiorów Józef Piłsudski. Te pierwsze spiski, które reprezentował Faustyn Ciecierski, nie był jedyny na południu Mołdawii, taką wyprawę, która miała jakby w oparciu o Turcję próbować walczyć znów o niepodległość, organizował Joachim Denisko. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, o czym za chwilę jeszcze wspomnę w dwóch zdaniach, zaczynają się formować od grudnia 96 roku legiony polskie w północnych Włoszech w oparciu o rewolucyjną Francję. Ale właśnie w odpowiedzi na te pierwsze spiski Polska straciła niepodległość i ma na zawsze być zniszczona. Co dyktuje manifest księcia Mikołaja Repnina? Ten sam, od którego zaczyna się historia niszczenia polskiej wolności w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przypomnę, że został przysłany do Katarzyny jako ambasador carski już w roku 1766, jeżeli dobrze sobie przypominam. I w roku 67 doprowadził do porwania z Warszawy, ze środka stolicy formalnie odrębnego państwa, hetmana polnego, senatora, dwóch senatorów i posła. Czyli przedstawicieli elity zabrano z niby suwerennego kraju i wywieziono w głąb Rosji. To miało być pokazanie właśnie tego, co pokazuje dzisiejszy rząd. Mogę, więc robię to. Nie ma żadnego prawa. Ale ja mogę zabrać stąd posła, senatora i wywieźć do Kaługi. No i wskutek tego po trzech miesiącach steroryzowani posłowie, czy raczej steroryzowany król, zgodzili się na układ, w skrócie można to nazwać i w uproszczeniu, wiecznej przyjaźni i sojuszu z Rosją. Wcześniej nie było takiego układu, to jest pierwszy taki układ właśnie ze stycznia 1768 roku. I co się stało? Wybuchła zaraz Konfederacja Barska, ta, o której nie wolno wspominać, no bo podjęli Polacy walkę o niepodległość. Przypomniałem postać Repnina, przepraszam za tę dygresyjność, meandrowość mojej myśli, ale te wydarzenia wszystkie tworzą pewien wspólny ciąg, dlatego tak się układają. Otóż ten sam Mikołaj Repnin, który zaczął tę historię niszczenia Rzeczpospolitej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego na rozkaz Katarzyny II, kończy ją już jako wielkorządca Litwy, wcielonej, byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, wcielonego do Rosji. I po
konspiracji ojca Faustyna Ciecierskiego wydaje taką oto odezwę w listopadzie 1797 roku. Aby w takowych okolicznościach, czyli po spisku, oddzieleni byli wierni i przez to poważani poddani, dla których zawsze zachowany będzie wzgląd przyzwoity, od podobnych do księdza Ciecierskiego bez czci osób, to jest od spiskowców, uwiadamiają się więc wszyscy pierwsi, czyli ci dobrzy poddani, dla należnej ich ostrożności, ażeby przez wzgląd na własny pożytek i wspólną spokojność starał się każdy wszelkimi sposoby, iżby pomiędzy nimi cierpiani nie byli obrzydliwi naruszyciele wszelkich świętych związków krajowych i towarzystwa ludzkiego. I jeśliby pomimo wszystkie nadzieje okazać się, gdzie takowi mogli, jacyś spiskowcy, jacyś obrońcy niepodległości, iżby niezwłocznie o tym donosili rządowi podług istotnej treści swojej przysięgi, w przeciwnym bowiem zdarzeniu, jeśli by się okazało, że kto o podobnych wypadkach, wyrodkach i ich zbrodniczych wiedział zamysłach, rządu zaś o tym nie uwiadomił, taki sprawiedliwie poczytany będzie za ich wspólnika, czego się jednak nie należy oczekiwać po żadnym szacownym i wiernopoddanym. Na miejsce kultury wolności zostaje zadekretowana jednym aktem kultura donosu. To jest istota zmiany. Ważna zmiana, dość raptowna, dość radykalna. Ustawowo zostaje wprowadzony obowiązek donosu. Nie donosisz, jesteś przestępcą. To jest nowa rzeczywistość. I w takiej perspektywie, jak zobaczymy, to po co ci Polacy walczyli potem o niepodległość? Może tak będzie łatwiej dotrzeć do młodego pokolenia. A gdybyś ty miał wprowadzony, czy ty miała wprowadzony obowiązek donoszenia? Nie wiem. Może niektórym to odpowiada, ale nie wiem, czy wszystkim. Nie wiem, czy wszystkim. Ta walka o Polskę, o niepodległość, chodzi o to, żeby stała się mniej abstrakcyjna w wyobraźni współczesnych młodych ludzi. Żeby stała się czymś wyraźniejszym. No nad tym będą przede wszystkim pracować Donald Tusk, kolejni kanclerze Niemiec, kolejni przywódcy Rosji, kolejni gerenci Parlamentu Europejskiego, żeby nam uświadomić, że rzeczywiście zniknięcie niepodległości Polski jest czymś bardzo dotkliwym. Więc liczę tu na ich pomoc. Jestem pewien, że pomogą. Ale my też musimy pomóc. To znaczy musimy pomóc i przekonywać siebie samych najpierw, ale potem także ludzi wokół nas i zwłaszcza młodszych ludzi, że niepodległość Polski wiąże się z ich wolnością, z ich dobrobytem, z ich przyszłością. Że brak tej niepodległości oznacza pogorszenie w każdej z tych dziedzin, a nie wyzwolenie i emancypację, jak się im dotąd wmawiało. Otóż to właśnie przekonanie, że niepodległość jest czymś zasadniczo ważnym, potrzebnym w pewnym sensie do życia, a nawet, co dla nas może trudne do wyobrażenia, od życia indywidualnego ważniejszym, motywowało tych, którzy kontynuowali tę walkę zaraz po najgorszym momencie, no bo to był szok, nagle państwo znika, nie ma państwa, wykreślone. A jednak ta walka od razu się rodzi, podejmuje ją, to może warto zwrócić i na to uwagę. Jej symbolem staje się człowiek, który także jest wymazany z tego prawda, nowego systemu edukacji, bo ma nie być mowy o Legionach Polskich, ma nie być mowy zresztą także o Czarnieckim. Dwa elementy z hymnu polskiego mają być zapomniane. Mam na myśli oczywiście Jana Henryka Dąbrowskiego. Warto przypomnieć, że Jan Henryk Dąbrowski, chociaż urodził się w Małopolsce, był ze względu na rodzinę matki, tradycje, związki z Saksonią, wychowany w kulturze języka niemieckiego i do 20 któregoś roku życia, nie pamiętam już dokładnie którego, podpisywał się Johannes Heinrich Dąbrowski z panną. To śmiesznie brzmi, Dąbrowski z panną, to znaczyło, że ma herb panna. Spanna, no bo oczywiście on nie ma w języku niemieckim. To był człowiek języka niemieckiego, kultury niemieckiej, można tak powiedzieć. Zaczytywał się w Schillerze,
ale został wezwany do Polski, kiedy tworzyła się powiększona armia wskutek decyzji Sejmu Wielkiego o aukcji wojska tuż przed Konstytucją 3 maja i stanął w jej obronie, a potem odegrał zasadniczą rolę w przedłużeniu szans powstania kościuszkowskiego, bo to właśnie odcinek, na którym Dąbrowski zastąpił księcia Poniatowskiego, odcinek obrony Warszawy, był kluczowy dla obrony właśnie Warszawy w 1794 roku przed atakiem z dwóch stron, od strony Prus i Austrii, a później wyprawa dywersyjna Dąbrowskiego na Bydgoszcz w kierunku zaboru pruskiego tak przestraszyła króla pruskiego, że ten wycofał się z wojny przeciwko konstytucji, przeciwko Polsce. No niestety Polska była za słaba, żeby za mało zdeterminowana, może także, żeby wygrać tę wojnę w 1794 roku, czyli powstanie kościuszkowskie. Ale to powstanie to nie tylko otwarcie drogi do polskości dla chłopów przez ten symboliczny strój naczelnika, czyli kościuszki, sukmanę krakowską i czamarkę na głowie, ale nie tylko przez Racławicę, ten atak poprowadzony przez kościuszkę z chłopskimi kosynierami, ale otworzył także drogę dla ludzi, którzy do polskości przychodzili lub odnajdywali ją z powrotem w swoim życiu, lub wybierali ją, dlatego że imponowała im jako pewna wielka sprawa. To właśnie jest przypadek Dąbrowskiego. I drugi przypadek, znów symbolicznie ważny, także z powstania kościuszkowskiego, przypadek Berka Joselewicza, zorganizowanie oddziału starozakonnych, tak zwanych brodaczy, którzy zostali wszyscy wymordowani poza samym Berkiem Joselewiczem w czasie rzezi Pragi w listopadzie 1794 roku. Berek Joselewicz zginął pod Kockiem w 1809, walcząc z kolei przeciwko Austriakom. Daję te dwa przykłady, żeby pokazać atrakcyjność przykładu walki o wolność dla ludzi najlepszych. Nie dla wszystkich oczywiście. Nie, większość nie idzie za takimi jakimiś abstrakcyjnymi ideałami, ale to właśnie ci najważniejsi, ci, którzy stają się symbolami, ci, którzy stają się wzorami, które trudno jest może naśladować, ale to nie znaczy, że przestają być wzorami, o ile ich nie zohydzimy, o ile nie zmanipulujemy, o ile nie powiemy, to właściwie byli zbrodniarze. Tak jak o Kurasiu, można go przerobić na zbrodniarza wyłącznie, zapominając, że walczył o niepodległość. Był tylko drobnym zbrodniarzem z Podhala, można to tak przedstawić, drobnym albo wielkim. Ale tak jest z samą walką o niepodległość. Przecież w walce o niepodległość giną ludzie. To jest część sporu o powstania. No po co powstania? Tylu ludzi zginęło. Część sporu o powstanie warszawskie. No po co walczyć? Tylu ludzi zginęło. Mogło być to miasto, mogła być Polska. To jest nawet spór, choć wcześniej trudno było to sobie wyobrazić, ale spór prowadzony także przy pomocy pożytecznych idiotów w Polsce, że może nie trzeba było stawiać oporu Niemcom we wrześniu 1939 roku. No, Władimir Putin podejmuje ten wątek bardzo intensywnie, także w rozmowie z Tuckerem Carlsonem do niego nawiązał, ale krótko, natomiast rozwinął go w paru innych tekstach, które omawiałem w swojej książce Powrót Imperium Zła, Putin jako historyk. Putin podkreśla to, że II wojna światowa jest wyłączną winą Polaków. Polacy zaplanowali Holokaust i wywołali II wojnę światową, opierając się Niemcom po to, żeby wymordować do spółki z Ukraińcami Żydów w swoim kraju. Taka jest interpretacja Putina, świadomie budowana na nutach, które mają wzbudzić rezonans w części opinii publicznej zachodniej. Więc można i tak przedstawić w ogóle całą historię Polski. Niepodległość jest złem, bo pociąga za sobą ofiary, a w dodatku cierpią inni. Ostatecznie skutkiem niepodległości Polski, walki w jej obronie, jest Holokaust. Wiem, że dla Państwa to może brzmieć jak jakaś groteskowa, zupełnie ponura farsa, tego rodzaju interpretacja, ale ona się wykluwa na moich oczach. Ona przybiera postać poważnie traktowanej interpretacji II wojny światowej. Można ułożyć w ramach tej interpretacji
to, co reprezentuję w swoich wypowiedziach publicystycznych, bo nie oceniam prac naukowych, nie jestem fachowcem. Część przedstawicieli tak zwanej nowej polskiej szkoły historii Holokaustu. Ci, którzy mówią, że nie należy w ogóle przypominać Polaków ratujących Żydów, że należy zakazać tego. Bo za dużo się o tym mówiło, więc mówimy tylko o Polakach zabijających Żydów. No, można tak, oczywiście można, tak jak mówiłem, można z niczego się nie tłumaczyć i po prostu to robić. Tyle tylko, że skoro wiemy, że taka interpretacja się tworzy, tym bardziej musimy przypominać to, że niepodległość nie służy tylko do zabijania innych i w ogóle nie to jest jej celem, ale służy obronie wolności naszej i waszej, także innych. Tak jak to rozumiał Berek Jocelewicz w 1794 roku. I nie on jeden, w następnych pokoleniach zresztą także. Dziś próbuje się to zamazać, wymazać. Ta historia Legionów, oczywiście wspominaliśmy o niej we wcześniejszych tutejszych spotkaniach, więc nie będę mówił o trudnych wyborach i dylematach i zawodach związanych ze stawką na zachodnie mocarstwo, w tym przypadku Francję, o tym wszystkim, czego symbolem jest Santo Domingo, czy Hispaniola, jak się to wtedy nazywało na początku XIX wieku, czyli miejsce, gdzie no, w pewnym sensie odbywa się jeden z epilogów bohaterskiej, wspaniałej pod wieloma, nie wszystkimi, ale pod wieloma względami historii Legionów. Ten dramatyzm historii Legionów, ich znaczenie i dylematy świetnie pokazał Żeromski w Popiołach, a w sposób bardziej schematyczny na pewno w swojej ekranizacji Wajda, w ekranizacji Popiołów. Jest epoka napoleońska, nie będziemy tego omawiać. Ten sztandar podniesiony przez Legiony, przez ojca Faustyna Ciecierskiego, przecież nie upadł w błoto i nic z niego nie zostało. Dlatego, że ta walka się zaczęła, trwała, że dawała znać o sobie. Jednak powstało Księstwo Warszawskie, a kiedy Napoleon przegrał konfrontację z Rosją, pojawiło się na mapie Europy imię, które miało być wedle postanowień sprzed 13 lat, przepraszam, dobrze liczę, 1797, sprzed 18 lat, przepraszam, miało być wymazane na zawsze z mapy. Królestwo Polskie. To jest oczywiście kadłubowy twór przyczepiony do Rosji, ale sama nazwa wraca. To jest jakiś postęp. Zamiast kompletnego zera mamy likwidacji polskości, mamy jakąś jego słabą namiastkę na bardzo małej części terytorium dawnej Rzeczpospolitej, ale coś jest, są te instytucje. I pojawia się wobec tego dylemat, bardzo ważny dylemat, wokół którego znów obracają się nasze spory i dywagacje, nie tylko dotyczące XIX wieku, ale także PRL-u. No jeżeli mamy takie państwo, państewko, ono nie jest pełne, nie jest całością tej Rzeczpospolitej, która istniała przed rozbiorami, ale jest i są tu polskie instytucje i rozwijają się, no to może pogódźmy się z tym, no takie państewko mamy, zgódźmy się z tym. Znów publicyści, tacy jak pożyteczni idioci, o których mówiłem, ci, którzy mówią o potrzebie kapitulacji przed Hitlerem w 1939 roku bez walki, z perspektywy XX wieku, czy drugiej połowy XX wieku mówią o bezsensie idei niepodległości podjętej w imię tego ideału walki w Królestwie Polskim po 1815 roku. Przecież był entuzjazm dla cara Aleksandra I, no mamy na placu Trzech Krzyży w Warszawie tego symbol, kościół. Było wiele pomników rozmaicie kształtowanych Aleksandra jako tego odnowiciela imienia polskiego i no, okazało się jednak, że już za życia Aleksandra, że są granice tego odnowienia. Sam Aleksander wycofuje się z tego no, życzliwego, można powiedzieć, Polakom kursu pod naciskiem, można powiedzieć, opinii publicznej i rosyjskich elit, które są zdecydowanie przeciwne, bo wyznają zasadę albo-albo. Myśmy Polaków pokonali, trzeba ich zniszczyć do końca. Tak mówią elity rosyjskie i Aleksander z różnych powodów ustępuje i przypomnijmy, zaczynają się prześladowania za polskość. Znów wracam do tej listy wyrzuconych elementów, zakazanych elementów
w podstawie programowej według pani minister Nowackiej. Znalazł się tam również hymn do miłości ojczyzny Krasickiego. Ja przypomnę jego rolę właśnie w rozpoczęciu prześladowań polskości pod rządami Aleksandra I. To od napisania na tablicy tych słów Święta Miłości Kochanej Ojczyzny zaczyna się śledztwo prowadzone przez senatora Nowosilcowa w Wilnie. Śledztwo, w którym skazano filomatów, w skrócie i uproszczeniu mówiąc. Młodzież skazano za to tylko, że wspomina, przecież nie żaden spisek zbrojny, tam nie było wojskowych, nie było żadnego planu powstania, tylko wspomina niepodległość i chęć odnowienia więzi między Litwą a Polską, tej więzi, która trwała 400 lat. I za to ci ludzie zostają młodzi wysłani na Sybir. I teraz pytanie, jak mają na to zareagować młodzi ludzie w Warszawie? Doskonale opisuje to jeden z zesłanych, Adam Mickiewicz, w Salonie Warszawskim Dziadów części trzeciej. To jest scena, którą należy czytać i odczytywać wciąż, ponieważ ona oddaje istotę tego sporu, dylematu. Niektórzy nazywają go zdradą i wiernością idei niepodległości, a inni nazwą sporem realizmu z romantyzmem. Modny salon warszawski. Nie chcę słuchać wieści z tego, co dzieje się za Bugiem, bo to jest daleko jak w Chinach, prawda? To nas nie obchodzi. Nas obchodzi, co jest w Warszawie, w naszym salonie. Te spory salonowe są istotne. Modnej aktorki z modnym celebrytą pisarzem. To nas interesuje. Ale przychodzą wieści, że tam wsadzają młodzież za to, że chce mówić po polsku, czyli językiem bardzo niedawnej Rzeczpospolitej, tej, która istniała jeszcze 20 parę lat wcześniej, że chcą odnowienia tej więzi. I jest reprezentant młodszego pokolenia, który pojawia się w arcydramacie Mickiewicza tylko po to, żeby wygłosić tę jedną kwestię. To jest jedyna kwestia wypowiadana przez Piotra Wybickiego w Dziadach części trzeciej. I tę kwestię większość z Państwa zna. Nasz naród jest jak lawa z wierzchu, zimna, twarda i plugawa. Tak się zaczyna ten czterowiersz raptem, który włożył w usta Piotra Wysockiego Mickiewicz. To są słowa sprzeciwu i nadziei jednocześnie. Sprzeciwu wobec porzucenia idei niepodległości i całości Rzeczpospolitej przez Salon Warszawski i nadziei, że jednak znajdą się w narodzie ci, którzy zrozumieją, że Polska, że Rzeczpospolita, że wolność nie może kończyć się na Bugu z jednej strony i warcie rzece Warta z drugiej strony i na rogatkach Krakowa, który już do tej wolności nie należy, bo jest w zaborze, znaczy to jest Rzeczpospolita Krakowska, ale wiemy, że wkrótce zostanie włączony do zaboru austriackiego. To są słowa bardzo ważne, słowa, które powinniśmy sobie powtarzać. Nawet jeżeli trudno nam jest uwierzyć w te słowa, że wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Ale myślę, że powinniśmy sobie te słowa powtarzać, żeby nie wypełnić scenariusza napisanego przez autorów korekty, jak to się nazywa, czy reformy podstawy programowej Anno Domini 2024. Inaczej ten sam dylemat wyraża ze swoim temperamentem Juliusz Słowacki w drugim arcydramacie, napisanym rok później niż Dziady, część trzecia. To jest oczywiście Kordian Juliusza Słowackiego, przedstawiający autentyczne wydarzenia, czyli tak zwany spisek koronacyjny. Mikołaj I przyjeżdża do Warszawy w 1829 roku, żeby koronować się na króla Polski, króla tego małego królestwa kongresowego tak zwanego. Notabene jest kłopot z koroną. No gdzie korona polska? Mikołaj zaczyna szukać, nie ma korony polskiej. No a to dlatego, że Prusacy ją przetopili na talary w czasie powstania, w czasie wojen napoleońskich, a wcześniej zrabowali ze skarbca królewskiego, więc na Wawelu, więc nie było korony polskiej. Wobec tego Mikołaj użył korony carycy Anny Iwanownej z początku XVIII wieku.
i taką koronę włożył jako koronę polską tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie, w sali senatorskiej. Istniał już wtedy spisek podchorążych, zawiązany przez Piotra Wysockiego. Miał już swoją organizację cywilną, na czele której stał, czy jednym z głównych aktywistów, bo tam nie było szefa, że tak powiem, tylko grupka taka kierownicza, Maurycy Mochnacki. I jest osobno coś takiego, co się nazywa spiskiem hrabiów. No, ludzie gorączkowi, dużego temperamentu. Hrabia Górowski, hrabia Działyński, ten pierwszy zresztą później przejdzie na stronę carską, dużo później oczywiście, już po powstaniu listopadowym. Ale oni wysuwają pomysł, no to jest moment, w którym możemy zerwać kajdany zależności od Rosji przez czyn radykalny. Car sam się pcha nam w nasze ręce, będzie w Warszawie, znajdzie się w zasięgu naszego bagnetu, możemy zabić jego i całą rodzinę carską. Teraz takie obszerne studium na ten temat wydał, na temat historii spisku koronacyjnego, mój znakomity kolega, profesor Henryk Głębocki. To rzeczywiście fascynująca historia. Ale wracam do tkanki literackiej, tak jak to przedstawił Juliusz Słowacki. Przedstawił w pewnym sensie wiernie samą istotę rzeczy. Otóż spiskowcy, Wysocki, radzą się starszych, doświadczonych, Juliana Ursyna Niemcewicza, który towarzyszył Kościuszce jako jego adiutant w więzieniu w Schlisselburgu w końcu XVIII wieku, potem w Ameryce byli razem. Bohater narodowy, niewątpliwy, wspaniała zresztą postać pod wieloma bardzo względami. Przypomnijmy, że to od jego imienia macie Państwo dzielnicę ważną w Warszawie, Ursynów się nazywa, bo ją kupił za parę groszy, znaczy tę ziemię, Julian Ursyn Niemcewicz właśnie w Królestwie Kongresowym. I ten właśnie stary prezes, jak jest nazywany w Kordianie, radzi ostrożność i przede wszystkim radzi i ma rację, racje moralne. Polacy nigdy nie zhańbili się królobójstwem. A tu chcecie zabić króla, pomazańca Bożego, nawet jeśli nie uważamy go za króla Polski, to jednak zabicie króla i jego rodziny to nie jest czyn godny Polaka. Ważna racja moralna, to nie ma co rozdzielać tak łatwo, ten ma rację, tamten nie ma racji. Ale Słowacki niewątpliwie staje po stronie tych, którzy chcieli takim radykalnym czynem przeciąć drogę do podległości. No bo potem jest już walka na śmierć i życie. Wiadomo, że Rosja oburzona za zabicie, no i cała Europa oburzona za zabicie króla, pomazańca, rzuci się na Polskę. Więc Polska musi wykrzesać z siebie wszystkie siły, żeby tę walkę z całym światem, można powiedzieć, wygrać. Taki romantyczny gest, a może gest radykalny. Brakuje nam radykalizmu. To jest pretensja, którą Słowacki kieruje pod adresem Polaków dramatem Kordian. Przypominam tę pretensję jako pewnego rodzaju znak zapytania, który przed nami wciąż stoi. Czy półśrodkami będziemy mogli wrócić do niepodległości? Czy środki radykalne nas do niej doprowadzą, czy zwiększą szansę na pełne zniszczenie polskości, na swego rodzaju zemstę? To są pytania, które wciąż rozważamy. Oczywiście nie w tych formach, nie przyjeżdża żaden car, nie zabije tutaj żaden spisek żadnego prezydenta Rosji, czy kanclerza Niemiec, czy kogokolwiek jeszcze. I dobrze, bo to są metody, zgadzam się tutaj z prezesem Julianem Ursynem Niemcewiczem, jak zostaje nazwany w Kordianie, to są metody moralnie ryzykowne co najmniej. Ale to pytanie o to, czy powinniśmy radykalnie działać na rzecz niepodległości, nie licząc na żadne układy, żadne kompromisy, czy powinniśmy szukać takiej drogi ostrożniejszej? To jest także część dylematów XIX-wiecznych i naszych dylematów w XXI wieku. Dlatego warto je przypomnieć, warto dlatego sięgać do Kordiana, do Dziadów części trzeciej. Bardzo Państwa do tego zachęcam. Ponieważ mówię strasznie długo, a chciałem zostawić czas na pytania, bo domyślam się, że część z Państwa może mieć ważne pytania dotyczące czy to historii, czy czasów współczesnych.
pozwolę sobie urwać ten wykład, nie dokończyć go, ale urwać przypomnieniem argumentów, które przytoczył jeden z twórców konspiracji prowadzącej do powstania listopadowego, jeden z tych, którzy chcieli radykalnego, w sensie radykalizmu niepodległości, kształtu tej walki i przegrał w tym wewnątrzpolitycznym sporze powstania listopadowego. Wybrano kurs łagodniejszy, półśrodkowy, oczekujący na łaskę cara, na jakiś kompromis z Petersburgiem. Tym kimś, kto był takim radykałem i w pewnym sensie jednym z ojców chrzestnych, tak bym powiedział, powstania listopadowego, a potem jego najważniejszym historykiem był Maurycy Mochnacki, o którym już tutaj wspominałem, zakończył się w zeszłym roku rok Maurycego Mochnackiego, słabo przypominany, ale pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć te jego słowa. Słowa z jego dziełka wydanego w listopadzie roku 1830, tuż przed powstaniem listopadowym, o literaturze polskiej w wieku XIX. Bo one mówią nie tylko coś o emocjach, o sposobie myślenia tych, którzy podjęli tę walkę o niepodległość w 1830 roku, 29 listopada. I kolejnych pokoleń, które do walki o niepodległość będą stawały w XIX wieku i w XX. Ale mówi coś także o przedmiocie, od którego zacząłem dzisiejsze spotkanie. O znaczeniu pamięci, o znaczeniu opowieści o historii. Cytuję. Maurycy Mochnacki o literaturze polskiej w wieku XIX. Zacząć potrzeba od historii. Historia polska nieco innego być może, tylko nauką służącą narodowej pamięci. Pamięć jest niezmiernie ważna władza umysłu ludzkiego. Wyobrazić by ją sobie można jako nić wiążącą nie tylko szczególne pojęcia, ale całe szeregi rozumowań i wszystkie imaginacje i obrazy. Nić przypomnienia i związku, żarzący się świecznik w głowie naszej. Wiele rzeczy zapominamy w nieprzebranym mnóstwie myśli, w rwistym potoku wyobrażeń. Ale skoro owa nić wewnętrznego przypomnienia, nić wewnętrznego związku rozerwie się na dwoje, także tego, co było, przypomnieć sobie nie możemy. Skoro wewnętrzny świecznik rozumu nie ściemnieje, ale całkiem zgaśnie, natenczas sam rozum dostaje zawrotu i jest na kształt okrętu bez żeglarza wśród burzy. Działanie jego wątleje. Nareszcie niemoc z ochromieniem przywodzą go ku obłąkaniu. Człowiek taki jest jako obłąkany. Mówi od rzeczy. Wszystko bierze i czyni opacznie. Cudzego potrzebuje dozoru, żeby sam na swoją szkodę nie zarabiał. Wszystko na nim wytarguje, kto chce i co chce. A liczne kłopoty władną jego niestatkiem. Tak bywa i z narodem. W umyśle jego jest także pamięć, którą stracić może. Może zgubić nić przypomnienia i przyjść ku obłąkaniu. W umyśle narodu może także ściemnieć i zgasnąć wewnętrzny świecznik. Cóż się wówczas dzieje? Oto cienie przeszłości tułają się bez czci i poszałowania. Nikt nawet nie wie, gdzie są groby wielkich ludzi, a wiara, cnota i nadzieja odlatują w inne czasy. Piękność, sztuka i poezja nie mają żadnego powabu. Umiejętność służy tylko wygodzie i potrzebom, a nie istnej prawdzie. Literatura stroi się kradzionymi wdziękami i cudzą wzbogaca, a raczej ubożeje iścizną. Jednym słowem, w takim umyśle jest obłąkanie. Biada ludziom, którzy ku takiej przychodzą niepamięci. Straciwszy sprzed oczu obraz przeszłych czasów, zarówno i tego nie postrzegają, co się koło nich dzieje. Samych siebie nie znają. Są tylko przedmiotem rozumienia i panowania dla drugich. Cytowałem już te słowa kiedyś tutaj, ale przywołuję je w kontekście współczesnych nam wydarzeń. Niech będą one drogowskazem dla nas. Dziękuję Państwu bardzo.